Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Origins Odyssey. Zostawcie kciuka, suba, dzwoneczek. Zapraszam was na streamy, do linku w opisie oczywiście też. Ci goście ze stąd poszli w ogóle, co jest dość ciekawe. Okej. Okay. Ja sobie tu po prostu wejdę. No nie poszli, ale ten przylas. Dobra, jak ja mam to podpalić? Tylko mi powiedzcie po prostu rzucić tą? Wystarczy? A, wystarczy, okej. Czy ja się chcę z nim zmierzyć? W końcu go pokonam. Ale w końcu go pokonam i się od nich uwolnię. Zabawne jest to, że przelatuję przez ścianę praktycznie. Żegnaj. Elo. Otwórz menu na wyjawniku jest pod Q, jak klikam to się nie otwiera. Okej. Okay. Zobaczmy co dostaliśmy w ogóle. To jest lepsze na pewno. To jest dla łowcy, więc nie za bardzo. Mamy tutaj te trzy rzeczy do... Okej. Okay. Kolejnych ujawniło niby. Dobra, ogarnijmy co tu jeszcze mamy zrobić. Skarb tylko zebrać, dobra. Lokacja ukończona w takim razie. Wiele łatwiej poszło jak oni sobie stąd poszli. Co mnie bardzo cieszy. Wyłączmy sobie zdjęcia, bo musiałem zrestartować grę. Tu jest quest, tu jest tablica kolejna, tu też jest quest. Ci sobie poszli w cholerę w ogóle. Co ja tu mogę teraz zrobić? No mogę pójść teoretycznie tutaj na questa z 8 levelem. No dobra, tu mam blisko, to pójdę, nie? W tą stronę. Zahaczając przy okazji tutaj o ten znacznik.
Ale tu nie przejdę. Nigdzie. Albo i przejdę. Tak się zastanawiałem, czy to można rozwalić. Nie. Okej. O. A ta co? Łuk jakiś dostaliśmy, okej. Podoba mi się to, zobaczmy ten łuk. Mamy wojownika. No to nie podoba mi się jednak ten łuk. Czy przestać cały czas trzymać shifta? Okej, tylko co nam to daje? Jeden punkt zdolności dają grobowcy, git. To mi się akurat podoba. Czyli tak jak było. Ścinacz głów. Tu nic nie ma. Wow, węże, elo. Dobra, tu więcej nic nie mamy. Serio, diabła? No, zawalczmy z łukiem z nią. A, dobra. Mamy przejście po prostu. I wychodzimy. Okej. Siemasz. Sorry, że was okradłem. No ale tak jakoś wyszło. Nie to, mapa. No dobra, to mamy ogarnięte. Do tej tablicy miałem iść, tak? Tu nic nie mamy. No lubię ten świat eksplorować, ale o. Kościk nam się odpalił. Weźmy interakcję. O, tu nic nie ma. Dobra, te questy już są wzięte jakby. Siemanko. I picked up your message on the board. What's happening? A woman in the city has been sheltering a deserter. What would you do with such traitors and cowards? To fear the war is to be human. Let them have some peace. The deserter must die. Of that I am certain. But the woman, her fate is not for me to decide. A message must be sent to the Athenian commander so he learns of her treachery. You want me to deliver it to the Athenian commander? You read me like an oracle. I'll help you. You'll be just what I need. Here, stranger. Ja tam wszystko będę brał, nie? I robił. O, a ten pajac co tu robi? Nie, bo on się zawsze pojawia tam, gdzie ja, nie? On ma po prostu wbudowany teleport na profiego, nie? Gdzie mam się... A, tu, dobra. Coś jest do zebrania?
O, to mi się tamto pokazuje. A ja chciałem to. Problemem tego miejsca jest to, że tu jest gościu. This must be Irkanos's gap. Z 9 levelem. Ale dobre jest to, że oni wcale nie muszą mnie zobaczyć, jak tu wchodzę. No, come on, czemu nie mogę tego? Siema. Kurde, oni tak będą. To jest najgorsza rzecz w tej grze, jaka istnieje. Ale co ja na to poradzę, nie? Dobra, no to mamy gotowe to miejsce. To też. Tu został jakiś znacznik, ale to na razie sobie odpuścimy tą miejscówkę. Chyba tak mi się wydaje. Chociaż w sumie pójdźmy, jak już tu jestem, to pójdźmy. Będę miał to potem z głowy, bo to jest to na górze tam. Wow! Dawaj, Cassandra, wspinaj się. O, siemano. Tamten tu nie przyrosł. Fajne miejsce do walki, nie? Super. Tak dobre, że aż finisher się zrypał. Dobra, został tyś, tylko ty, typie. Raczej typiaro, a ten skąd tu lezie? On mnie będzie tak prześladował, nie? Dobra, brakuje jeszcze dwóch rzeczy tutaj stąd, więc się rozejrzyjmy. To jest więzień. Dobra, mamy wszystko. Ja już ci pomagam. Wyłaź. No, lokacja ukończona. Nie, dziękuję. Dobra, wyszliśmy już z tego rejonu. Ta muzyka, ta dźwięk tego typa, który tu jest gdzieś niedaleko, mnie będzie tak wkurzała, że to jest hit, nie? Niech sobie pobiega, ja się przeteleportuję. O, lol. Czy na niższym poziomie trudności tych gości nie ma? Jeżeli ich nie ma, to ja w następnym tym... Kurwa, skok wiary tutaj w tej grze to też fajnie wychodzi, nie?
Cię masz. A sophist wanted you to have this. Oh, just what I needed. Take this for your trouble, Mistios. Dzięki. Nie ma sprawy. Okej, no to mamy. Co to jest? To jest pacyfista. I co to oznacza ten znacznik? Zadanie ograniczone czasowo. Aha, trzeba je. Frajer znowu mnie goni, ale masz szósty level już w tej chwili. Dobra, tu mamy ten obszar z tej strony zrobiony. Gdzie ten quest jest? Tam. To idźmy dalej, nie? Czy zajrzę sobie w ekwipunek, czy czegoś nowego tutaj lepszego nie mam. Łowcy to mnie nie interesuje. Wojownika mnie nie interesuje. Asasyna na 9 level, spoko, niedużo już brakuje. No i tutaj jakiś lepszy. I to dużo lepszy mieczyk, nie? Więc go biorę na pewno. Dobra, zadanie ograniczone czasowo. Czego potrzebujesz? Lost another 3 patients this morning. A family. They got caught between a group of Athenians and Spartans. This war needs to end. I'm sure there will be peace soon. There will be no end unless someone does something about it. Look. There must be some way to at least get them away from here. Take their food, weapons, boats even. I'll pay you. So I have to sink the Athenian fleet. All the boats must be sunk. Every last one. I'll help you. My thanks, Mistios. We're done here. Okay. Gdzie one są niby te statki? Nie za bardzo wiem, nie? Dobra. Przecież zrobiłem unik w idealnym momencie, come on. O, oczywista oczywistość. Kto inny mógł się wtrącić, nie? Któż inny mógł tutaj się wtrącić, nie? W walkę. Ta, no, wbiegniesz na pewno na to drzewo, nie? 100%. Ale... Kuźwa, ile ty lazi. Dobra, musimy poczekać, aż się uspokoi.
Ale to jest porąbane, nie? Ja serii nie zmienię zaraz na poziom trudności. Coś tak czuję. Bo mnie szlak trafi, a z tymi typami poważnie, nie? Poczyń większe postępy w grze, nie? W fabule. Hit. Lepsze jest to, że ich wszystkich pojedynczo da się bez problemu porobić, nie? Ja będę pół godziny czekał, aż się stąd ulotni, nie? Still nothing? They're not here. Malaka! Don't let them get away! Malaka, sraka. Ilu go jeszcze gości będzie ochraniać? Dobra, no co widzisz mnie stąd? Ten pajac tu ciągle łazi, nie? No niech on stąd wypier... No i na co on tu łazi? Matko... Czyli większość czasu w tej grze, zamiast eksplorować sobie na ludzie, to tracę właśnie na to, nie? Na to, że ci goście tutaj łażą. Opcje. Ja chcę ich po prostu pokonywać szybciej. Wywalone mam w to. Gdzie tu można zmienić... poziom trudności. Niski. I wyjebane. Mam to w dupie, nie? Serio. Wolę grać sobie na najniższym poziomie i przejść sobie spokojnie fabułę, niż się męczyć po kilkanaście razy z tym samym typem. To jest bez sensu, nie? No i gościa od razu tu nie ma, nie? Ciekawe. Mam oznaczonego tego gościa, a walę w tamtego nagle, nie? Jakie on uniki robi w ogóle, nie? This is coming.
This is coming, friend. Why so long? Still standing? Me! Fool! You cannot defeat me! Zmisowałem. Leżeć było. No i od razu jest łatwiej. Po co mam się męczyć na normalnym poziomie trudności, jak na najniższym mogę to zrobić chwilę, nie? Dziewiąty level, nie? Od razu łatwiej idzie. Co tam będę grał na najwyższym? Lećmy na najniższym, róbmy po prostu. Okej, najlepsze jest to, że można zawsze zresetować tę umiejętność. To mi się podoba. Dobra, typa już nie ma, tu bym chciał jeszcze skoczyć do tego. Skarbu, zobaczyć co tu jest. To jest w środku. Okej. Przejrzyjmy sobie to, co tutaj dostaliśmy. Liczba 9 w sumie. Łuk asasyna lepszy, spoko. Nie mogłem być z... z asasynem związane. No dobra, co jeszcze tu mam? A, buty właśnie. Są lepsze. Zadania mi się jakieś zaktualizowały. Chociaż mam ich nadal milion. Kolejny gość zginął. Dobra, tu jest kowal, więc jeszcze sobie ogarnijmy kowala. We have the finest quality merchandise. Sprzedaj teraz tak, to... To jest asasyna, to jest wojownika. Więc sprzedajemy. To jest wojownika, więc też out. I wszystkie duperele też out. Ok. I ulepszenia. Co mi to daje, jak to ulepszę? Aha, więcej DPS-a, tak? I pancerza. Trzeba ją. Okej. Okay. Dobra, na razie niech tak zostanie. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. 152. Okej, okay, niech będzie. Dobra, będziemy kończyli w tym miejscu. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. I w następnym odcinku... No chyba trzeba będzie tutaj zrobić tą stronę. Tak myślę, że trzeba będzie zrobić tą stronę tej mapki. A potem udać się gdzieś tutaj, nie? Bo tutaj mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Właściwie paręnaście. A co dalej, to się okaże, bo skończymy ten obszar i w sumie nie wiem, gdzie muszę iść. Bo tu są goście już z 30 levelem, nie? Więc zobaczymy. No w następnym odcinku będziemy kierowali się na pewno w tą stronę, a potem gdzieś tutaj. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Cześć!